Witam, Ryszard Borowicki. Ponowa moja wypowiedź, Mariolo, tutaj, że napisałeś, dziękuję za te wskazówki, tak, za to wszystko. Bardzo mi miło, że czytasz pomiędzy wierszami. To jest trudne tutaj. Ja zawsze próbuję, ale to jest po prostu walka. Walka, no także tutaj z tym, co się dookoła nas wyda, ujawnia, czy objawia, czy też zjawia, bo zjawia jeden guzik i może nas nie być. I to nie być jest w prawie usankcjonowane. I teraz to, co mnie dziwi, że sam nasz tutaj tego, którego wybieraliśmy akurat parlamentarnie, czyli przez wybór, sam zdecydował się wystąpić przed całą publicznością, tak jak ja w tej chwili, i powiedzieć: oj, nieładnie, tak naciskać na ten guzik. I ja się przyglądam tutaj temu wszystkiemu, ale to jest takie nieładne, ładne. Tak, to wszystko tak troszeczkę jakby mija się z celem i nie jestem pewien, czy ktoś nie naciska na ten guzik. Nazwijmy popularności, bo jeżeli spada oglądalność, to automatycznie znika popularność. Jak to? I ach jo. No bo chyba łatwiej jest zrozumieć, jak pojąć. A pojąć, no ten świat współczesny jest bardzo trudny, dlatego że metod, przypuśćmy, niszczenia papierka jest sporo, bo można je podpalić, można je nawet wrzucić do wody i w ten sposób papierek po pewnym czasie się zutylizuje, a można go zrobić, jeszcze pognieść, a można go skompostować. Tych metod jest sporo. I tutaj te metody są wykorzystywane w każdym celu. Ale jednej metody nie ma, że jest jakby to, przypuśćmy, bakteriofagi, które stają w oporze. I my w tej chwili jesteśmy właśnie to, co zginęło we Wrocławiu, tak. Krótko mówiąc, to jest lepsza metoda działania, bo to jest odpowiedź na to, co się dzieje, na te metody wszystkie, które są zapomniane, a jednak takie wspominane. I nikt jakoś nie pojmuje jednej rzeczy, że przyroda jest w równowadze, ale myśl ludzka jej przeszkadza. I to na tyle. Do zobaczenia. Bardzo ci dziękuję za ten wpis drugi, bo mogłem coś powiedzieć. I zapraszam. Te osoby, które dojrzały do końca, obejrzały do końca, to jest gra słów oczywiście. Czy przewidziano? Oczywiście, że tak. Ja te role czasami tak zwanego ćwiczę, bo to jest szermierka języka, jest największą rozkoszą, kiedy wiemy, że żyjemy, a jak żyjemy, to nam się tylko wzdycha, tylko żeby nam się nie wzdychło do wolności. Do zobaczenia i zapraszam na offsetkę TV. To jest oczywiście jeszcze próba, ale zapraszam i do subskrybowania, i do tego lajkowania, i pisania, bo tak to mogę się wyżyć w odpowiedziach. Z uśmiechem, jak zawsze, Ryszard. Do zobaczenia w offsetce, tam na żywo, o 21:00.